Niewykluczone, że część z was pamięta jeszcze historię emerytowanego kierowcy limuzyn ze Stanów Zjednoczonych, który w ubiegłym roku obiecał, że wystrzeli się w powietrze własnoręcznie zbudowaną rakietą. Po wielu nieudanych próbach lot ostatecznie odbył się w sobotę 24 marca. Wszystko to, aby udowodnić, że Ziemia jest płaska. Mike Hughes, bo tak nazywa się wspomniany mężczyzna, zyskał dużą popularność jeszcze w 2014 roku, kiedy to zbudował załogową rakietę napędzaną parą wodną i wystrzelił się na wysokość około 400 metrów. Płaskoziemiec doznał wtedy dość poważnych obrażeń i przez 3 dni przebywał w szpitalu. Jednak jak się okazuje, to niepowodzenie go nie zniechęciło, ponieważ kontynuował swoje eksperymenty i już w listopadzie ubiegłego roku miał wykonać drugi lot, który tym razem był wielokrotnie przesuwany przez władze lokalne. Ostatecznie płaskoziemiec z powodzeniem poleciał swoją rakietą w sobotę. Tym razem doleciał na wysokość około 570 metrów. Start odbył się na pustyni Mojave w Kalifornii, około 320 km na wschód od Los Angeles. Okazuje się, że również i w tym wypadku nie obyło się bez kontuzji, a 61-letni kaskader doznał poważnego urazu pleców. Jednak pomimo tego, płaskoziemiec nadal nie ma zamiaru rezygnować. Już zapowiedział, że zamierza kontynuować swoją misję, a w przyszłości chce zbudować rakietę, która wyniesie go na wysokość 100 km. Skąd, jak twierdzi, będzie mógł na własne oczy zobaczyć kształt Ziemi i zrobić zdjęcia. Biorąc pod uwagę, że płaskoziemcy są przekonani, iż większość zdjęć z orbity Ziemi jest sfałszowana, działalność Mike'a jest chyba jedną z ostatnich nadziei zwolenników tej teorii na poznanie oraz udowodnienie wszystkim prawdy na temat kształtu naszej planety. Nie pozostaje więc chyba nic innego, jak życzyć mu powodzenia.